Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak mnie słychać? Halo, halo, halo. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Witam was w kolejnym odcinku z Crusader Kings 3. Ach, nasza rodzina Skleros, która zarządza księstwem ateńskim, a jej celem jest zdobycie Imperium Bizantyjskiego. W jakiś tam sposób, szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem jaki. W poprzednim odcinku zadałem wam pytanie, którą drogą pójść. No najczęstsze, no, któż by się spodziewał, że droga tutaj eugeniki, czyli krwi, była przez was wybierana, no ale też często się pojawiała droga zabójstwa i no tutaj działania w ten sposób. I nie ukrywam, chyba właśnie tą drogą pójdę, ale na początek pójdziemy jednego perka w glory, chwałę, żeby zwiększyć szanse na mariaże, bo właśnie mariażami buduje się sojusze w tej grze, a to będzie mi potrzebne. Co do zabójstw, no to nie ukrywam, że tutaj będę chciał zabić następcę bizantyjskiego, ponieważ jest naprawdę dobry w dyplomację oraz no średnie w wojsko, ale jest na pewno lepszym następcą niż jego brat Leon. Leon, Leuś. No taki, no nie jest za dobry, no zobaczcie, słaby jest, chociaż też całkiem okej w dyplomację. Najlepiej byłoby mieć tutaj na tronie nie tego ją, chociaż jest młoda, to pewnie dlatego nie widzę tych perków tutaj jeszcze rozwiniętych. No ale następcę tronu bizantyjskiego mogę zabić, spróbujmy to zrobić. Było mnie stać na naprawdę słabych agentów, których zaprosiłem do tego spisku. No ale to zwiększyło sporo nasze szanse na sukces, chociaż to działa podobnie tutaj jak w serii XCOM. Wiecie, 95% szans, że coś zrobicie, ale i tak to spier... no właśnie. W międzyczasie też zaatakujmy znowu naszego sąsiada, który no jeszcze dzierży tytuł króla Achajów. Księstwa Achajów, przepraszam. No a naszym celem jest zabranie mu tych ziem, żeby utworzyć królestwo Hella greckie. Jakoś tak. Tym, jeżeli jak dobrze pamiętacie, naszego syna wrzuciliśmy tutaj na tron królestwa Epirusu, więc też wygląda to całkiem okej. Dzieci z tego małżeństwa będą dziedziczyły ten tytuł. No więc pracujcie, moi drodzy, no już jesteście pełnoletni, możecie robić dziedziców. Wojna wypowiedziana i w sumie jeżeli on wezwie sojusznika, to ja wezwę moich. Wezwałem tylko podległego mi hrabiego jak na razie, bo się okazało, że moja tutaj córka niechętnie chce mnie wesprzeć, no a nie mam jakoś tutaj szansy szybko poprawić z nią relacji, więc to kiepsko wygląda, trudno. Spróbujmy jeszcze wrzucić kolejnego naszego syna tutaj do księstwa kebabów. Nie wiem jak się to tłumaczy. Możemy pobawić się w kidnapera. To jest czasem dość zyskowne. Nie wiem czy tym razem będzie nam potrzebne, ale tak czy siak muszę to rozwinąć. Achea została przez nas zdobyta, my tym razem się musimy kierować na wojska, no sojusznika tego państwa. Nie wiem gdzie jest ich armia, no ale jak sojusznik sam przyszedł, no to żal nie skorzystać, żeby tutaj nie zniszczyć ich armii. Spróbujmy je jakoś tutaj przejąć, jeżeli nie, no to zajmiemy raz resztę terytoriów. Ej, a co to za wojna? Chyba mnie nie obchodzi, tak mi się wydaje. No i uciekł. Dobra, gonić go nie będziemy, wracamy oblegać kolejne fortece. O lol. Udało się go zabić, wyjebiście. Czyli następcą zostaje książę Piękniś. No, jest znacznie gorszy od swojego brata. A jego może też zabić w sumie? Nie, dobra, jego zabijać nie będziemy. Tak przejrzałem to jeszcze raz. Najlepiej wyjdę na tym, jak on będzie rządził. Bo ten jest za dobry w dyplomację, za dobry w szpiegostwo. No, córka byłaby idealna, ale ona może wyjść jeszcze na jakąś dobrą władczynię, bo jej nie znamy, ma dopiero 5 lat, więc będzie dane ci przeżyć. A ta jakby była cesarzową, bo jeszcze zobaczyłem, że ma najstarszą córkę w sumie, no to idzie w zarządzanie. Zarządzanie bardzo łatwo utrzymuje swoich poddanych wasali pod butem, chociaż ona jest naprawdę niezłą grzesznicą. W sumie muszę jak najszybciej zrekrutować właśnie łuczników do naszych armii, ale to może kolejnym razem. Na razie jeszcze ekonomicznie musimy się rozwinąć. O nie, zbarło mi się. No trudno. Może jeszcze uda nam się wygrać tą wojnę, bo niestety mój syn nie jest najlepszym dowódcą wojskowym. I do tego też chyba jest dość chorowitą postacią, jak właśnie mam okazję widzieć. Więc no, wojna nie idzie w dobrym kierunku w tym momencie. I czekajcie, lecimy tu na południe. Kto to atakuje? Nieważne. Lecimy tutaj na północ, bo widzę, że chcą mi przejąć Achaje. A to ma być moje. No ale nasz syn jest dobry w dyplomację. Skupimy się na fertility, żeby jednak spłodził tych dziedziców.
I skupimy się też na drodze tutaj patriarchy, rodziny, żeby jak najwięcej tych dziedziców było, żebyśmy mogli sojusze nabrać sobie tutaj, żeby jednak jakoś spróbować przejąć ten tron bizantyjski za jakiś czas. Musimy znaleźć dobrych sojuszników. Idealnie byłoby stać się królem i zawrzeć związek małżeński jakiś tutaj z Królestwem Bułgarii, żeby nam tutaj pomogła w tej wojnie. I też tak jak mam okazję spojrzeć, to Anatolia też tutaj jest całkiem... No, byli silni, już nie są silni. Oj, masakra. A imperium się chwieje w posadach z tego co widzę, bo sobie w ogóle z tym nie radzi. A ta prowincja tutaj bizantyjska jest tak mega potężna, tylko ma niską kontrolę w tym momencie. Udało mi się tutaj wezwać Duchy Skyria z Epirusu do wojny. No, teraz już powinno iść po naszej myśli, chociaż czekajcie, bo ona tak tutaj siedzi, jeszcze nie dołącza do nas. Halo, dołącz, dziękuję. Zaatakujmy tutaj, w tą stronę. Dobra, wojna wygrana, prowincja zdobyta, a to dlatego, że złapałem tego typa, nie wiem czemu. Czy on jest następcą tronu? Chyba tak. Nie będę się tutaj kłócił, wygraliśmy, jest dobrze. No jakieś wojny, w których ja nie uczestniczę, więc rozwiążmy wojsko. Jesteśmy po wojnie, więc trzeba przywrócić kontrolę na podbitych terytoriach. Jednocześnie też z tego co widzę, to muszę zadbać o moją radę, która no, nie za bardzo za mną przepada, więc znowu przełączmy naszą królową, żeby nam pomagała w polityce dworu, to jest zawsze łatwiej, to królowa też mnie nienawidzi. Nasz doradca dyplomatyczny jest beznadziejny, ale tak, mamy kogoś lepszego, więc weźmy go tutaj do pomocy. Zawsze lepiej na tym wyjdziemy. A tak to zacznijmy od kogoś, kto daje mi pieniądze. Cześć biskupie, zostajmy przyjaciółmi. Biskupowi natomiast, mimo iż nas nie za bardzo lubi, każmy po prostu dalej tutaj tworzyć roszczenia na księstwo Achai. No w końcu królestwo kiedyś utworzymy, nie? Masakra, ile te klejmy kosztują? No nic, trzeba robić. Nasza rodzinka całkiem nieźle się poszerzyła. Mam już córkę oraz kolejnego synka. I on jest całkiem inteligentny. No ale nie zmienia to faktu, że jednak chcę dalej grać moim najstarszym synem, bo odziedziczymy wtedy księstwo Epirusu. A w prostej linii, o właśnie, on będzie władcą Epirusu. A co będzie jak stworzy królestwo w sumie? Ale ci to się dobrali, zobaczcie. Jedno drugiego zdradza cały czas. I stąd się biorą właśnie bastardy totalne. A, ale ten umrze, bo jest chorowity. No, bardzo źle się dzieje w tym Bizancjum i powiem szczerze, że chyba skupię się na szukaniu sojuszników, bo zobaczcie, że Bizancjum jest w tym momencie mega słabe. Jeżeli bym zebrał najpotężniejsze księstwa bizantyjskie, możliwe, że sięgnąłbym po koronę cesarską. Dobra, biskupowi zrobiliśmy dobrze, więc no, lubi nas i pamiętajcie, im bardziej was lubią wasi kapłani, tym więcej pieniążków i wojska wam dają. W pierwszej kolejności spróbujmy zawrzeć sojusz z księstwem Anatolii. No, chyba nie uda mi się zawiązać koalicji, mój władca jest umierający. Ech, zawsze pod górkę w tej grze, zawsze. Długo nie porządził, tylko 9 lat. I w sumie, na czym my teraz stoimy? Z tego co widzę, tak, nadal zarządzamy księstwem Aten. Została nam jedna domena, cała reszta została podzielona dla naszego rodzeństwa. No, no trudno. Tutaj dziedziczy... Ej, czemu to dziedziczy? What? Czemu ten nie dziedziczy tytułów? Ty musisz zginąć. Za wszelką cenę. No to kolejny władca i znowu trzeba robić dobrze biskupowi, bo znowu kolejny mnie nie lubi. Więc najpierw z nim, potem z żoną, a potem znowu szukajmy kolejnych sojuszników. Bo jeżeli ja nie przejmę tego imperium, to ono po prostu upadnie. A ktoś już zrobił czystki teraz. O kurde. I to będzie rządziło. Jest okazja. No mamy całkiem dobre szanse na zabicie tutaj tej laski, co dziedziczy tytuł księżnej Epirusu. Jeżeli nam się to uda, to raczej w kolejności jest właśnie nasz syn. Chyba. Zgadza się. Nasz syn. Co tu się wydarzyło? O nie, cenzura! Jakby to powiedzieć, pracuję właśnie nad moją emeryturą. 4 lata będziemy dochodzili do zrobienia roszczeń do tytułu Bazileusa w tym imperium. Mamy 3 agentów, już tak bazowo, dość fajnie. I ciekawe, czy ktoś by nas jeszcze tutaj był w stanie wesprzeć, żeby dostać te 95%. Oj, chyba nie, więc albo mnie nie stać, albo nie wiem co. O, zabiliśmy siostrę naszej żony. Kiedy to się w ogóle udało?
albo może zmarła, żona mi też zmarła, więc musimy sobie znaleźć jakąś nową. Najlepiej, żeby dawała nam jakiś mocny sojusz. 1200 wojska i tak dalej. No co z tymi ludźmi? Tutaj wszystko muszę cenzurować. Chyba wezmę dla siebie bułgarską księżniczkę. Dość sporo wojska daje mi w posagu. Nie powiem, ale ten sojusz uratował mi właśnie dupę, bo wybuch bunt jakiegoś tam hrabiego przeciwko mnie. Coś czuję, że... O, mam kochankę. Coś czuję, że właśnie go wrzucam do więzienia. Może uda mi się przyjąć jego ziemię. A, to wujek mi wojnę wypowiedział. Czy ja mogę mu zażądać... Naprawdę mogę mu uciąć? Okej, okay. Wujku, my się chyba nie dogadamy. O, serio? 60 stresu. Ech. No to może to jest dobre pytanie. Czy uciąć wujkowi co nieco, czy nie uciąć? Dajcie znać w komentarzach. I myślę, że z tym pytaniem zakończymy ten odcinek. Co prawda dużo się nie działo, chociaż nie, dużo się działo w sumie.